Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie powiem wam, jak zrobić niestandardowy pasek bossa. Już na tym kanale był taki odcinek o pasku bossa, czyli boss bar, komendzie. Natomiast to było rok temu i na wersję 1.13.2 bądź na 1.13 wersję bodajże. Natomiast dzisiaj pokażę wam na najnowszą wersję 1.15.2, nie licząc snapshotów, i pewnie na niższe wersje jak 1.14 również to powinno działać. Dzisiaj jeszcze będzie poradnik taki na szybko, ponieważ nie mam czasu i chcę zrobić większy poradnik, będzie dopiero w sobotę, pod tytułem jak zrobić sklep Minecraft. Natomiast ten film też już był już na kanale, natomiast był trochę słabiej wytłumaczony, więc czekajcie do soboty z większym filmem. I dzisiaj pokażę wam, jak wcześniej mówiłem, jak zrobić pasek bossa. Przygotowałem tutaj taką jakby platformę, na której będę to wszystko pokazywał. Paski bossa pokazują się wtedy, kiedy na przykład walczymy z Witherem bądź Ender Dragonem, albo na jakichś serwerach, gdzie tutaj jest jakaś reklama, na górze pisze na przykład IP serwera. Więc wchodzimy do Gunblocka i naszą komendą będzie właśnie dzisiejszą boss bar. Tutaj mamy pierwszy rozdział z tej komendy, i to jest, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, to jest komenda add. I teraz wpisujemy najlepiej ID. Moim zdaniem najlepiej będzie, jak wpiszemy jakieś cyferkę, czyli na przykład napisałem 001, i w tym miejscu piszemy nazwę tego paska bossa, żeby on jakoś wyglądał, prawda? Więc jak widać, otwieramy nawias klamerkowy, tutaj piszemy tekst. Jaki to ma być tekst, przecinek, jeśli ktoś chce oczywiście, kolor, wpisujemy jaki kolor ma być, oczywiście wszystkie kolory będą w opisie, oraz modyfikator tekstu. Modyfikatory tekstu były pokazane w odcinku jak zrobić kolorowe nazwy przedmiotów w Minecrafcie, jak tutaj są, widzicie, możecie zajrzeć do poprzedniego odcinka. I tutaj mamy takie 5 modyfikatorów: underline, podkreślenie, pogrubienie, przekreślenie, cenzura oraz pochylenie. Więc jak ktoś chce, może zobaczyć poprzedni odcinek, wkleję oczywiście link w opisie. Więc bold ogólnie znaczy pogrubienie. I teraz tworzymy taki pasek bossa, jak widać tutaj jest creeper na czerwono i ma pogrubiony tekst. Jak znajdziemy na to myszką, to oczywiście mamy ID naszego paska bossa. Dalej mamy sprawdza pasek bossa, czyli sprawdzamy, jakie ma tak jakby właściwości ten pasek bossa, czyli piszemy boss bar get ID tego paska i mamy tutaj takie cztery opcje. Pierwszą jest max, czyli niestandardowy pasek bossa creeper ma maksymalną wartość 100. Czyli jaką ma mieć maksymalną wartość ten pasek bossa? Domyślnie jest tu ustanowione na 100, natomiast możemy to później zmienić. To jest taka komenda do sprawdzania tak jakby atrybutów tego paska. Dalej mamy players i pisze, że żaden z graczy nie został przypisany do niestandardowego paska bossa. I to chodzi o to, że żaden gracz po prostu nie jest przypisany do tego boss bara. Dalej mamy value. Value sprawdza wartość, czyli jeżeli maksymalną wartość mamy 100, a wartość na przykład będzie ustawiona na 50, to znaczy, że ten pasek bossa będzie do połowy ustawiony, co zaraz zobaczycie. I ostatnią rzeczą jest visible, czyli nawet jeśli przypiszemy, widać tutaj, nie wpisałem, nawet jeśli przypiszemy jakiś graczy do paska bossa, możemy ten pasek bossa wyłączyć, a wszyscy gracze, którzy zostali przypisani do tego paska, po prostu nie będą nadal tego paska widzieć. Kolejnym członem tej komendy jest komenda list i ona wyświetla po prostu listę niestandardowych pasków bossa. Aktualnie jest tylko jeden, więc pisze tylko creeper. I to wszystko z tego człona. Dalej przechodzimy do usunięcia tego paska bossa i tutaj można się domyślić remove, i tutaj piszemy ID, czyli możemy usunąć ten pasek bossa, już go nie ma. Natomiast na potrzeby odcinka jeszcze raz sobie go przywrócę i to jest już najbardziej zaawansowana opcja, która tutaj, jak widać, idzie tym betonem do paru innych opcji, do których zaraz przejdziemy. I konfiguracja polega na tym, że piszemy boss bar, ID i mamy tutaj takich 7 modyfikatorów tego paska. I teraz jak to działa? Pierwszym jest kolor, czyli możemy ustawić sobie kolor paska, czyli najpierw może wyświetlimy sobie ten pasek, czyli będzie to players, musimy dodać wszystkich najpierw graczy, którzy mają zostać przypisani do tego paska, czyli wpiszę swój nick i jestem teraz przypisany do tego paska bossa i teraz się pokazuje, jak widać, pasek bossa. I teraz co możemy zrobić z kolorem? Teraz z kolorem możemy zrobić na przykład, że on będzie niebieski. Jak widać, zmienił się tak jakby podcień tego paska, i teraz możemy dodać sobie na przykład jakąś wartość, czyli piszemy value, ja dodamy 50, ustawimy na 50. Jak widać, ustawiło się nam pasek bossa, ustawił się na 50. I dlatego jest
do połowy, ponieważ jest 50%, bo 50 na 100 to jest 50% całego paska. Jak widać, jest to na niebiesko, możemy też sobie również ustawić kolor, na przykład różowy. Natomiast ja sobie ustawię domyślnie na przykład czerwony, tak jak jest w nazwie. Co mamy dalej? Dalej mamy maksymalną wartość, czyli możemy ustawić sobie na przykład na 1000. I teraz 50 z 1000 to jest właśnie taka wartość, jaka tutaj widzicie, czyli taki mały kawałeczek z takiego całego paska, i to będzie wartość 50. Co mamy dalej? Dalej mamy name, czyli tutaj możemy oczywiście sobie ustawić nazwę tego paska, czyli na przykład możemy ustawić sobie po prostu creeper. I teraz będzie na czerwono, ponieważ kolor ustawiliśmy sobie wcześniej na czerwono. Natomiast ja sobie ustawię to samo, co było tutaj. I teraz jest tak jak wcześniej, tak jak powinno być. Więc to mamy już za sobą. I dalej mamy coś takiego jak style. Nie wiem, jak to się czyta ogólnie po angielsku, ale style, może coś takiego. I tutaj mamy kilka takich właśnie opcji. Mamy progress, czyli co teraz jest ustawione teraz domyślnie. Mamy również podzielone na fragmenty. Notched 6 to jest, jak widać, dodały się takie, może ja sobie ustawię na value na 1000, żeby to łatwiej było pokazane. Dodały nam się takie 6 przegródek, nie, 5 przegródek, ale 6 to się zalicza jako to. Jest również Notched 20, który jest podzielony w ten sposób. Również jest 12 oraz 10. Właśnie w ten sposób to się prezentuje. Z style to chyba byłoby tyle. I ostatnią jest visible, czyli jeżeli sobie damy na false, to widoczność tego paska będzie wyłączona. Natomiast gracze, którzy zostali przypisani do tego paska bossa, nadal są przypisani i jeżeli chcemy im włączyć, po prostu to dajemy na true i nam, mi się z powrotem wyświetla, ponieważ byłem przypisany do tego paska. Jak widać, tu mamy 6 modyfikatorów, które wcześniej pokazałem przed chwilą. Color, max, name, players, style, value i visible. I to jest to, co pokazałem przed chwilą, czyli w tym miejscu. I myślę, że to jest wszystko z tej komendy. Niestety nie da się ustawiać tego paska bossa do konkretnego moba. No i widzimy się jutro, ponieważ filmy są codziennie. Więc mam nadzieję, że film wam się spodobał. No i trzymajcie się, cześć!